Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy, mówi Jarosław z Krakowa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Gdyby Jerozolima zdawała sobie sprawę, czego może się dowiedzieć dzięki danemu przywilejowi, szczegła światła posłanego przez niebo mogłaby rozkwitnąć we wspaniałym dobrobycie, stając się królową królestw, wolną i potężną dzięki mocy Boga. Pod bramami miasta nie stanęliby obcy żołnierze, a z jego murów nie powiewałaby rzymska flaga. Przed oczyma Zbawiciela malował się chwalebny los miasta, gdyby przyjęło go jako Syna Bożego. Wiedział, że miasto to mogło być przez niego uleczone od swej groźnej choroby, uwolnione z niewoli, stając się najpotężniejszą metropolią świata. Z murów takiego miasta gołąb pokoju wylatywałby do wszystkich krajów, a ono samo stałoby się dla świata diademem chwały. Pytania do dyskusji. Pierwsze. Jeżeli chcesz lepiej zrozumieć cierpienie będące udziałem proroków bożych, w bardziej współczesnym kontekście przeczytaj Life Sketches of Ellen White. Czego naucza ona o trudzie i ciężkich życiowych doświadczeniach, jakie spotykają posłańców Pana? 2. Łatwo jest popaść w formalizm religijny, tradycjonalizm i rytualizm. Religijne formy, tradycje i obrzędy jednak nie muszą być złe same w sobie. Co dzieje się, gdy religijne zwyczaje i obrzędy stają się celem, a nie środkiem wskazującym na to, czym jest bycie wyznawcą Boga, któremu oddajemy cześć przy pomocy tych form uwielbienia i obrzędów? 3. Zastanów się nad wcieleniem Syna Bożego, w wyniku którego Bóg Stwórca przyjął na siebie człowieczeństwo. Jak napisał pewien średniowieczny teolog, zachowując wszystko, kim był, Chrystus wziął na siebie coś, czym nie był, nasze człowieczeństwo. Pomyśl, co ta prawda mówi o miłości Zbawiciela do nas. Dlaczego powinna nas napełniać nadzieją, wdzięcznością i chwałą, bez względu na okoliczności, w jakich żyjemy?